Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie organizatorom. Ta moja tutaj prezentacja będzie związana z badaniami, które robiliśmy wśród małych firm budowlanych, takich szczególnie w regionach, które są obciążone dużą wypadkowością, i tutaj będzie kompilacja opinii podwykonawców, będzie też troszeczkę odniesienie do przepisów prawnych, a także będą wskazane pewne możliwości poprawy w poszczególnych aspektach związanych z działalnością. Małe przedsiębiorstwa, tak jak już to wcześniej zostało powiedziane, no, przyczyniają się znacząco do wzrostu wypadkowości. Bierze się to z różnych aspektów, które wynikają ze specyfiki działalności takich firm budowlanych, ich składu pracowników i możliwości finansowych. Jeżeli chodzi o aspekty, do których chciałbym się odnieść, to jest tutaj takich 5 aspektów, czyli współpraca z generalnym wykonawcą, organizacja w samych firmach, organizacja pracy, dokumenty związane z BHP, techniczne środki ochronne, szkolenie pracowników, a także użytkowanie maszyn i urządzeń. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o organizację współpracy podwykonawców z generalnym wykonawcą, no to przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o nasze przepisy prawne, no to przede wszystkim określają pewne ramy tej współpracy, między innymi wynikające z przeprowadzania systematycznych kontroli stanu BHP, czy w związku z tym rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania. Również tutaj wpisana jest w ten aspekt odpowiedzialność służby BHP, czyli kontrola warunków pracy, a także sporządzanie raportów odpowiednich i analiz dla pracodawcy. Również w tym jakby aspekcie wiąże się również rola, znaczy związana jest rola koordynatora, który nadzoruje bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników czy zatrudnionych firm. No i tutaj, jeżeli chodzi o koordynatorów, to praktyka wskazuje na to, że w zasadzie koordynator jest wyznaczany przez generalnego wykonawcę ze względu na jego najdłuższy staż na budowie. No i odpowiedzialność kierownika budowy, która wynika z ustawy Prawo budowlane. Jeżeli chodzi o opinie podwykonawców, no to ogólnie zdecydowana większość z nich stwierdza, że można poprawić stan BHP poprzez poprawę współpracy, poprawę ich współpracy z generalnym wykonawcą. Co można tutaj w tym aspekcie poprawić? Mianowicie pierwsza sprawa to jest kwestia współpracy i wymiany informacji między generalnym wykonawcą a podwykonawcą. Odpowiednie zapisy BHP w umowach inwestycyjnych, podniesienie autorytetu koordynatora do spraw BHP, a także upowszechnienie wiedzy na temat jego roli i jego realizowanych przez niego zadań. Również tutaj ważna jest współpraca ze służbami BHP generalnego wykonawcy i czasami zrozumienie też dla wymagań generalnego wykonawca, który chce poświadczyć, że podwykonawcy i pracownicy podwykonawców spełniają wymagania BHP, które jakby uprawniają ich, potwierdzają ich kwalifikacje do tego, że mogą wykonać dane prace na placu budowy. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, jest to taki fenomen trochę, tutaj jest jakby ciężko objąć tą grupę takimi przepisami, które standardowo odnoszą się do firm, i dlatego tutaj też jest rola generalnego wykonawcy, jego służby BHP, który niestety musi monitorować ich działania. Oczywiście po stronie tych osób jest ważna również współpraca i koordynowanie działań, wymiana informacji z różnymi uczestnikami placu budowy, a także po prostu dbanie o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo innych osób, co można uzyskać również przez współpracę z kierownikiem budowy czy koordynatorem do spraw BHP. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o organizację w samych firmach, no to wiadomo, że tutaj odpowiedzialność pracodawcy, która wynika z ustawy Kodeks Pracy za stan BHP, tutaj narzuca pewne wymagania co do w tym aspekcie. Również
w ramach tej organizacji pojawia się problem odpowiedzialności osoby kierującej pracownikami, który odpowiada za sprawy organizacyjne, a także za zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pracy i środków ochronnych. No i tutaj szczególna rola, szczególne uwzględnienie prac szczególnie niebezpiecznych, które w zasadzie można powiedzieć, że większość prac wykonywanych w budownictwie należy do prac szczególnie niebezpiecznych, w związku z tym konieczność jest ustalenia i aktualizowania wykazu tych prac. Jeżeli chodzi o opinie podwykonawców na temat organizacji pracy w firmach, no to pojawia się tutaj problem trudności we współpracy z kierownikiem budów, który pełni swoje funkcje jednocześnie na różnych budowach. Również są kwestie, że tak powiem, presji czasowej czy konieczności obniżania kosztów. Odbywa się to kosztem jakby pewnych, że tak powiem, ważnych, istotnych elementów związanych z bezpieczeństwem pracy. Jeżeli chodzi o samą organizację, no to generalnie można powiedzieć, że problemem jest duża rotacja pracowników. W związku z tym powinny być tutaj, że tak powiem, działania podejmowane, żeby tych pracowników, powiedzmy, w jakiś sposób utrzymać. Bo tutaj są też aktualne sprawy tych doraźnych metod zatrudniania na telefon, na, prawda, w różny inny sposób. I są to ludzie nieprzeszkoleni, nieodpowiednio przygotowani do wykonywania robót, więc jest to grupa podwyższonego ryzyka. Również kwestia, proszę Państwa, pracy w łańcuchu podwykonawców, którzy oddzielają dane firmy od generalnego wykonawcy. No i oczywiście te aspekty rynkowe, ekonomiczne i rzeczywiste realia sprawowania funkcji kierownika na placu budowy, czyli praca na kilku budowach, czy wykonywanie zadań ekonomiczno-zaopatrzeniowych. Kwestia jeszcze wyszła jedna, mianowicie, że właściwie te firmy podwykonawców, te małe firmy nie korzystają w zasadzie z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, bo jest to proces bardzo złożony i skomplikowany. W związku z tym pozostaje im tylko ewentualnie korzystanie z jakichś sieci ekspertów i niektóre firmy tak to robią. Ocena ryzyka to znowuż, proszę Państwa, istotny element, który jest zapisany w prawie jako pewien taka podstawa, która służy zidentyfikowaniu, a także udokumentowaniu i przekazaniu informacji o zagrożeniach po to, żeby uświadomić pracowników. No i proszę Państwa, kwestia podejścia do oceny ryzyka. Czy to będzie, proszę Państwa, ocena ryzyka typu kopiuj i wklej, czy to będzie ocena ryzyka, która będzie czynnością zespołową, która może być wykonana pod przewodnictwem kierownika, znaczy pracownika służby BHP, ale z udziałem zainteresowanych. No i instrukcje BHP, które są, prawda, wymagane w ogólnych przepisach BHP. To wynika z odpowiedzialności pracodawcy za zaznajamianie pracowników z przepisami, a także wynika z odpowiedzialności służby BHP, którzy mają opiniować na przykład instrukcje na poszczególnych stanowiskach pracy, czy właśnie powinni oni współdziałać z osobami, które są zainteresowane bezpieczeństwem na danych stanowiskach pracy. Co tu można, proszę Państwa, poprawić? No to kwestia opracowania jakichkolwiek dokumentów powinna się odbywać, tak jak już tu powiedziano, we współpracy tej osoby, opracowują te dokumenty z osobami, dla których jest to przeznaczone. To jest bardzo ważne. Tu wręcz powiedziano, żeby, prawda, nie deprecjonować tego pracownika, dla którego jest ta instrukcja wypisana. Ma być to we współpracy, żeby on miał to przekonanie, że to jest dobre i to czemuś służy. Kwestia aktualizowania planu BIOS, oczywiście odejście od formalnego dokumentu, dostosowanie do zagrożeń i zmian na placu budowy, aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót,
zwłaszcza w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych i, co jest ważne, jasność zapisów BHP w umowach inwestycyjnych, czyli tutaj też zrozumienie między podwykonawcą a generalnym wykonawcą. Techniczne środki ochronne. Oczywiście tutaj też są zapisy odpowiednie z ogólnych przepisów BHP, które mówią o obowiązkach pracodawcy co do wyposażenia pracowników. To, oczywiście te środki ochronne wiążą się często z koniecznością dofinansowania. No więc korzystanie tutaj przez podwykonawców z możliwości dofinansowania ze środków unijnych to jest raczej sprawa, że tak powiem, poza granicami możliwości małych firm, raczej tutaj trzeba liczyć na współpracę z firmami konsultingowymi. Świadomość pracowników, podwykonawców, proszę Państwa, że oprócz tego, że środki, które dysponuje, są w przedsiębiorstwie czy w firmie, nie tylko powinny być przeznaczane na płace, ale również na poprawę stanu BHP. I to dotyczy, ta świadomość powinna dotyczyć zarówno pracodawców, jak i pracowników, bo pracownikom jest trudno często pogodzić się z tym, że oni, że część środków będzie przeznaczona nie na wynagrodzenia, tylko na inne cele, które w sumie też im służą. No i kwestia, proszę Państwa, elastyczności w stosowaniu różnych technicznych środków ochronnych, dostosowanie do właśnie tych chwilowych zagrożeń i sytuacji, które często na placu budowy się zmieniają. Kwestia szkoleń, o której tu już też dużo było mówione, u nas to wynika z ustawy zarówno Kodeks Pracy, jak i rozporządzenia w sprawie szkoleń z dziedziny BHP. Dalej, proszę Państwa, szkolenia specjalistyczne, jest to rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, gdzie osoby, które są operatorami tych maszyn, mają odpowiednie, tak powiem, uprawnienia, które są potwierdzone wpisem do dokumentów. Jeżeli chodzi o szkolenia, tutaj oczywiście służba BHP. Problemem jest rozumienie właśnie takie, jak tutaj zostało wcześniej przedstawione, że służba BHP zajmuje się wszystkimi szkoleniami albo jakiś tam BHP-owiec, który jest na zewnątrz, że tak powiem, zatrudniony. Tymczasem to jest kwestia nie tylko odpowiedniości tych szkoleń, ale również dopasowania do rzeczywistych potrzeb. Co tutaj można poprawić? Przede wszystkim podwykonawcy twierdzą, te małe firmy, że koszty są duże też szkoleń w związku z tym, że są problemy z emigracją na przykład zarobkową, czyli ludzie się zmieniają w firmach i te koszty są istotne. No i przede wszystkim tutaj, prawda, do poprawy jest kwestia rotacji pracowników, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, też jakość instruktażu stanowiskowego, odpowiednie kompetencje firm szkoleniowych, adekwatność szkoleń do potrzeb i szkolenie pracowników zwiększonego ryzyka. Na przykład to jest bardzo istotne, to u nas zaczyna dopiero jakby być aktualne, to znaczy to są na przykład grupy pracowników pochodzących ze środowisk imigranckich albo grup obejmujących młodzież, pracowników tymczasowych, samozatrudniających, albo osoby stawiające pierwsze kroki w branży budowlanej. Zostało powiedziane, że w pierwszym roku pracy najwięcej wypadków. Szczególnie te grupy emigranckie mogą nas coraz bardziej dotyczyć, dlatego że ostatnio czytałem taki artykuł, gdzie na rynku amerykańskim zaobserwowano zjawisko, że grupa Hiszpanów jest bardziej wypadkogenna niż pozostałe grupy. I to wcale nie wynikało z innego wyposażenia pracy i tak dalej, czy z innych prac, które wynikało to tylko z pewnych cech takich jakby genetycznych, które były w tej grupie. One prowadziły do tego, że były lekceważone pewne przepisy i na przykład była ta średnia trzykrotnie wyższa niż średnia w ogóle wypadkowości standardowa jakby w tej branży. To nas jakby czeka też, bo coraz więcej mamy tych pracowników.
No jeżeli chodzi o same maszyny i urządzenia, to oczywiście tutaj też duża rola, która wynika z kodeksu, która dotyczy pracodawców, również kwestia dostosowania maszyn do tak zwanych minimalnych wymagań, tych, które powiedzmy tak przyjęto zostało, że to przed 2004 rokiem to są te maszyny jakby stare, więc tu jest kwestia dostosowania tych maszyn. I kwestia, proszę Państwa, zarządzania całym wyposażeniem roboczym, czyli mamy nowe maszyny, mamy te stare maszyny, jedne musimy dostosować, drugie musimy kupić, ale kupić ze zrozumieniem, to znaczy patrzeć na deklarację zgodności, czy tam się wszystko zgadza, czy są odpowiednie dyrektywy powołane, czy są odpowiednie normy, bo się okaże na przykład, że kupiliśmy pilarkę do tarczową do drewna, a w deklaracji jest wpisana norma na pilarkę tarczową, ale do płyt gipsowych. To jest pewna subtelna różnica, która powoduje, że za miesiąc będziemy mieć bardzo dużo wypadków. No, oczywiście sprawność tych maszyn i tak dalej, jest to wymagane również w rozporządzeniu w sprawie BHP przy robotach budowlanych. No i kwestia użytkowania rusztowań, to już dużo tutaj mówiliśmy na ten temat, to ja nie będę tutaj się wypowiadał. Wiadomo, kwestia uprawnień, kwestia odpowiednich, tak powiem, zaplanowania prac, tak żeby one były, niosły ze sobą jak najmniejsze ryzyko. No i proszę Państwa, kwestie, że tak powiem, do doskonalenia, to oczywiście dostosowanie do minimalnych wymagań, odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, dostosowanie rusztowań do całego zakresu planowanych prac, wyposażenie maszyn i urządzeń w instrukcji obsługi i DTR-kę, egzekwowanie dostarczenia przez producenta deklaracji zgodności oraz wiedza na temat jej treści, no i przeglądy i kontrole powinny dotyczyć maszyn i urządzeń zarówno nowych, jak i dłużej użytkowanych. Podsumowując moje wystąpienie, chciałbym trochę nawiązać do takiej konkluzji, która powstała w Radzie Ochrony Pracy, która właśnie mówiła o właśnie niezbędnych ukierunkowanych działaniach, które powinny być ukierunkowane na małe firmy budowlane. I tutaj zwłaszcza należy zwrócić uwagę na utrzymanie intensywności kontroli, oczywiście tutaj chodzi o inspekcję pracy, skuteczny monitoring wypadków przy pracy. I tutaj zwłaszcza będzie ważne uwzględnienie tych osób świadczących pracę na innych podstawach niż stosunek pracy, więc to chodzi też o osoby samozatrudniające się. Następnie oczywiście działania edukacyjno-promocyjne skierowane na tą grupę przedsiębiorstw. Promowanie programu prewencyjnego ZUS, o którym tutaj moja poprzedniczka i sąsiadka mówiła, bo jest to wobec trudności w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, a teraz pewnie będzie jeszcze gorzej, prawda, po wczorajszym wydarzeniu, to być może właśnie jest to, pomimo tego tej dwuletniej zwłoki, to tu, proszę Państwa, jest to możliwość, która jak w sposób jakiś racjonalny, przy racjonalnym zaangażowaniu, jakby wpisanie tego wniosku, jest to możliwość do pozyskania środków na poprawę stanu BHP. No i dalsza praca nad przepisami prawa w zakresie wymagań dotyczących skutecznej realizacji obowiązków kierownika budowy i koordynatora, to co już było też mówione wcześniej, że tutaj są pewne niejasności co do jakby uprawnień i kwalifikacji tego koordynatora i jego roli na placu budowy, no i zapewnienie małym firmom wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych. Dziękuję Państwu za uwagę.